Cześć, w tym filmie porozmawiamy na temat amortyzatorów do rowera, a mianowicie jakie amortyzatory wybrać do własnego stylu jazdy. Jeżeli ktoś jeździ głównie szosami, drogami polnymi, które niekoniecznie są obite, ale generalnie skoki terenu nie są na tyle duże, że te rowerem skaczemy w jakichś dużych dziurach, gdzie potrzebny jest amortyzator, powinien nasz rower posiadać tylko amortyzator na przednich widełkach, czyli amortyzujący wjazdy w dziury, jakieś nierówności terenu oraz amortyzator stosowany w sztycach rowerowych, ewentualnie w samym siodełku. I to jest wymienne, czy będzie on w sztycy, czy będzie w siodełku, nie muszą być dwa stosowane naraz, gdyż no to w pewnym sensie by się mijało z jakąś potrzebą. I jeżeli ktoś jeździ po szosach, tak jak mówię, więcej amortyzatorów raczej się nie powinno stosować, dlatego jak mówiłem w innym filmie, siła bujania na amortyzatorach, jeżeli by był dodatkowy z tyłu w ramie rowera, czyli rama typu Y czy inne rozwiązanie tego typu, by wytracało naszą siłę, która powinna nas pchać do przodu na rowerze, na takie bujnięcia przy każdym pedałowaniu, czyli przy każdym obrocie korby. Natomiast jeżeli ktoś zjeżdża z górek, skacze z górek i jeździ tak bardziej wyczynowo, a nie typowo miejsko czy poza miasto, trekkingowo, szosowo, to powinien się zaopatrzyć oczywiście w rower, który będzie miał te amortyzatory i wygłuszacze tych uderzeń, czyli amortyzatory praktycznie stosowane wszędzie, gdzie tylko jest to możliwe. I oczywiście także nie amortyzatory takie zwykłe, przeciętniaczki, jakie można kupić w sklepie za 50 zł, które zaraz po pierwszym uderzeniu to ta plastikowa ich osłonka pęka i wywala ciśnienie albo powietrza, albo oleju. Tylko kupić amortyzatory, które będą naprawdę dobre, będą wytrzymywały bardzo duże obciążenia. Oczywiście na tyle duże obciążenia, w zależności od tego, jaki sport wyczynowy na rowerze się uprawia. Ale jeżeli ktoś jakikolwiek tego typu sporty uprawia, to on na pewno się orientuje bardzo dobrze i na pewno też lepiej niż ja samemu w kwestii amortyzatorów, jakie wybierać. Ja natomiast uprawiam styl jazdy rekreacyjny, no dalekie trasy, ale rekreacyjne po gładkim terenie, czyli asfalt, wszelkiego typu szosy, polne drogi, ale nie skaczę tym rowerem po żadnych dziurach, po żadnych tam chopkach i innych przeszkodach. Dlatego wybranie w moim przypadku i tych osób, które jeżdżą w podobnym typie jak ja, najlepszym rozwiązaniem będzie stosowanie amortyzatora tylko z przodu, który oczywiście dodatkowo może mieć blokadę skoku, co ułatwi nam czasami korzystanie. Oraz amortyzator, tak jak mówiłem, pod siodłem, ewentualnie w sztyce rowera i absolutnie żadnych więcej amortyzatorów, bo będą traciły naszą energię, która będziemy musieli ładować dużo więcej podczas przebycia takiego samego długości odcinka, niż jakbyśmy ten amortyzator mieli tylko z przodu, który nie wytraca naszej energii. Bo największa strata energii powstaje na amortyzatorze tylnym, tam czyli gdzie amortyzuje się nasze dupsko podczas skoku na ramię, czyli ramy typu Y lub rozwiązania tego typu. Jeżeli ktoś może coś dodać do tego filmu więcej na temat amortyzatorów i podzielić to na jakieś jazdy, zapraszam do komentowania poniżej. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie filmu.